Samorządowa Loża Radiowa. Piotr Wójtowicz, dzień dobry, kłaniam się w kolejnej samorządowej loży radiowej. Rozpocznę od przedstawienia gości. Dorota Koncewicz, burmistrz Niemodlina, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wicewojewoda opolska Wioletta Porowska, dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie. Radny Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku naszego regionu Arkadiusz Szymański, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Burmistrz, przepraszam, wójt Lubrzy Mariusz Kozaczek. Dzień dobry, witam. Taki trochę awans na początek. Radny sejmiku województwa opolskiego Hubert Kołodziej, reprezentujący mniejszość niemiecką. Witam państwa, dzień dobry. I przepraszam, że na koniec Stanisław Krawiec, przewodniczący powiatu strzeleckiego, reprezentujący Platformę Obywatelską. Witam serdecznie, witam radiosłuchaczy. Dziś dwa tematy, o repatriantach i programie Rodzina 500+. Otóż zapowiadają się zmiany w programie Rodzina 500+, mają zapobiec nadużyciom i doprecyzować przepisy oraz uszczelnić system. Tak zapowiadała w tym tygodniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Kolejny temat to nowe formy pomocy finansowej dla repatriantów. Między innymi do 25 tysięcy złotych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz ustanowienie pełnomocnika rządu do spraw repatriacji i rady do spraw repatriacji. Tak zakłada uchwalona przez Sejm nowela, która już weszła w życie. Rozpoczynamy od programu Rodzina 500+. Od tych wyłudzeń, ponieważ takie informacje pojawiły się w tym tygodniu. Jak często jest to przypadek, że mieszkańcy stosowali zabiegi, aby wyłudzić taką pomoc? Na początek pytanie do przedstawiciela rządu. O odpowiedź proszę wicewojewodę opolską Wiolettę Porowską. Przyznam szczerze, że na terenie województwa opolskiego nie mamy takich sygnałów. Z tym się częściej gminy być może stykają, natomiast do nas takie informacje nie docierają. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że z naszej perspektywy program Rodzina 500+ cieszy się absolutnie poparciem społeczeństwa. Zresztą potwierdzają to liczby, które są ogólne dla całego kraju. 77% Polaków popiera program. Natomiast jeżeli chodzi o ewentualne argumenty, które kiedyś pojawiały się przeciwko programowi Rodzina 500+, że oto będą nagminne sytuacje, że ludzie będą przeznaczali te pieniądze nie na swoją rodzinę, nie na pomoc, wsparcie dla własnych dzieci, tylko na inne niegodne rzeczy, to muszę powiedzieć, że na terenie województwa opolskiego, w którym wspieramy i dotacje przekazujemy na ponad 82 tysiące dzieci, to takich przypadków, kiedy zamieniliśmy pomoc finansową na pomoc rzeczową, jeszcze raz przypomnę, 82 tysiące dzieci. 36 takich przypadków mieliśmy. Czyli proszę zobaczyć, jaką cenną pomoc uznają rodzice to wsparcie w formie 500 zł na jedno, na kolejne dzieci, kolejne pieniążki, że bardzo sobie je szanują. Naprawdę bardzo sobie je szanują. I jeżeli jestem już przy głosie, to pozwolę sobie jeszcze jedną daną statystyczną podać, ogólną daną statystyczną dotyczącą ubóstwa dzieci, skrajnego ubóstwa dzieci, rozumianego jako jeden posiłek dziennie. W ubiegłym roku, w marcu, notowaliśmy w skali całej Polski ten odsetek dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie ponad 11%, 11,8%. Dzisiaj też w marcu tego roku, to są dane z marca tego roku, było 0,7%. Czyli tak spadło, już tych dzieci głodnych po prostu się nie widuje. Zresztą też w sferze pomocy społecznej, pewno koledzy samorządowcy to potwierdzą, w sferze pomocy społecznej też spadły wnioski na przykład na dożywianie, wnioski na odzież, bo rodzice z programu, z tych pieniążków 500 zł finansują tego typu potrzeby. Nie wspominając o tym, że oczywiście mamy dane pokazujące, że rodzice finansują inne potrzeby, bardziej wysublimowane. Oczywiście słynne są te wakacje, wyjazdy na zielone szkoły. Dzieci, które nigdy nie jechały na zielone szkoły, teraz z tego korzystają. Ale nas cieszy na przykład korepetycje z muzyki, jakieś z języka angielskiego, to wszystko. Do zalet jeszcze wrócimy tego programu. Ja też jeszcze dopytam wójta Lubrzy, Mariusza Kozaczka, czy u pana w samorządzie wykorzystywano ten program? Na przykład albo pojawiały się osoby samotnie wychowujące dzieci, ponieważ takie argumenty też się pojawiały, że chodzi o wyłudzenie tych pieniędzy, czy chociażby powiedzmy zwalnianie się z pracy na jakiś okres, a potem ponowne zatrudnianie u tego samego przedsiębiorcy. Ja mogę powiedzieć, że u nas w gminie
nie było wyłudzeń, w sensie, żebyśmy mieli jakieś dane tutaj i ewidentne jakieś tam naciąganie. Oczywiście, jak to się zawsze mówi, wieść gminna niesie, że tu się tam robi to albo tamto, albo że się najprościej mówiąc zwiększyło picie, bo lepsze życie jak 500+, ale to są po prostu tylko no, takie, bym powiedział, no, wiejskie klimaty, które zawsze w każdej gminie gdzieś tam w jakimś terenie są, ale też z drugiej strony widać, że jednak rodziny właśnie biedne i mało zamożne i tam, gdzie to ubóstwo było naprawdę bardzo widoczne, to tam te dzieci odżyły. I tu trzeba przyznać, że tak, ten program rządowy to nie może być krytykowany, bo jednak to dużo dało, bo trudno, żeby w każdej biednej rodzinie była sama patologia i takie coś występuje jako jakiś tam odsetek i procent, ale jednak ta bieda się zmniejszyła. I to widać, i to widać na ulicach, widać w terenie, widać w szkole, że te dzieci przychodzą lepiej ubrane, lepiej wyposażone i już nie odstają od reszty, bo po prostu takie rodziny zawsze w każdej szkole się trafiają, że tak można powiedzieć, dzieci się nadzajem... A doprecyzowanie jest potrzebne, czy nie, panie wójcie? Jest, oczywiście, bo powiem, że my możemy się spierać co do tego, czy nas na to stać, czy nie stać, ale jednak to przynosi efekt w terenie i to widać. I czy to się będzie nazywało 500+, czy inaczej, jednak na tych dzieciach i na tych rodzinach jest to widoczne, że jednak dużo pomaga. Jeżeli pan miałby doprecyzować, to w których aspektach całego programu? Jeżeli ja miałbym doprecyzować, to mógłbym tylko powiedzieć, że sami rodzice i same rodziny, z którymi się tak rozmawia na co dzień, podnoszą tylko temat taki, że powinno być to dla wszystkich dzieci, a nie dla tego dziecka tutaj, które jest drugie, bo na przykład ktoś ma dwoje dzieci, jedno dziecko ma 17 lat, zaraz 18 i tam jest skrajna bieda, no i potem to dziecko będzie miało powyżej 18 lat i temu następnemu się nie należy, więc tutaj powinno się to doprecyzować dla wszystkich dzieci, żeby ich tak nie dzielić drastycznie, że od drugiego do następnego. To samo pytanie do Stanisława Krawca, przewodniczącego Rady Powiatu Strzeleckiego. Z mojej strony mogę powiedzieć tylko tyle. Na pewno program 500+ przyniósł zrealizował swoje zadania trzy. To mówimy o inwestycja w rodzinie, likwidacja ubóstwa i efekt demograficzny. Tutaj bym chyba się wszyscy zgodzimy, czy ten efekt demograficzny jest bardzo mocny. Trudno powiedzieć, ale na pewno drgnęło. Ja chcę powiedzieć, że jak program wprowadzono pierwsze, ja z pułapu powiatu będę mówił, spodziewaliśmy się, że w rodzinach zastępczych, bo tam funkcjonuje program 500+, że rodziny biologiczne będą próbowały odzyskiwać swoje dzieci. Tak samo było takie założenie, że panie, kobiety będą się zwalniać z pracy. I muszę powiedzieć, że powiatowe centrum nie zauważyło, że wzrost odzyskiwania prób odzyskiwania dzieci biologicznych, jak również na pewno nie zauważono zwolnienia z pracy. Ja akurat z terenu powiatu strzeleckiego muszę powiedzieć, że program 500+ na pewno zmienia rynek pracy, co wydaje się absurdem, ale muszę powiedzieć, że na terenie naszego powiatu, gdzie mamy dużo inwestycji, już zauważalny jest nie głód pracowników, nie ma rąk do pracy. I pracodawcy muszą się zastanowić nad podwyżką wynagrodzenia tym, którzy chcą by zatrudnić. Ja mówię, owszem, tutaj pan wójt mówił, ten element taki bym powiedział, bardzo rodzinny. Ja już patrzę z perspektywy rozwoju społeczności. I mówię, to jest takie jakby niezauważalne, ale te 500+ w sposób pośredni wymaga na rynku pracy zmianę podejścia pracodawców do pracowników. I jeszcze jedną uwagę. Przygotowując się do mnie, tu pani wojewoda i pan wójt mówił, ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że granice dochodów 800 zł, 1200 zł. Chcę zwrócić uwagę, że są już wyroki sądowe, gdzie mówimy o jednym groszu. Zapadają wyroki, że jeden grosz to nie. I załóżmy wypłacanie tego 500+. Druga sprawa, 1200 zł na dzieci niepełnosprawne. Tutaj bym oczekiwał i mam nadzieję, że pani wojewoda zanotuje czy przekaże to, że koszty dziecka utrzymania rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i te bariery 1200
zł na niepełnosprawne i 800 na ten, warto by się zastanowić, może powrócić, spróbować przedyskutować tą złotówkę za złotówkę. Jest to pomysł jakiś, ja akurat nie no startuję do żadnych wyborów. Rozumiem. Ale to ja bym jako ten, który tutaj jest na szczeblu samorządowym. Warto rozmawiać, warto to inwestować. Pan przewodniczący ubiegł moje pytanie o doprecyzowanie tych przepisów złotówka za złotówkę. To dobry pomysł, czy nie? Pytanie do radnego Sejmiku Województwa Opolskiego Arkadiusza Szymańskiego. Nie, ten pomysł PSL-u akurat chyba nie jest dobry, natomiast pewne rzeczy wydaje mi się tak, jak było, że trzeba uszczelnić. Ja akurat widziałem takie dane dotyczące dwóch sąsiadujących akurat nie na Opolszczyźnie powiatów w innym województwie, gdzie na drugie dziecko to kryterium dochodowe, gdzie było w jednym powiecie było to 8% takich dzieci otrzymywało, a w sąsiednim to było 40 kilka, chyba 46%. To nie były, ten drugi powiat nie był akurat jakimś powiatem, który ma na swoim terytorium elektrownię Opole i w związku z tym mamy jakieś tam wielkie dochody i że ludzie tam w związku z tym dobrze zarabiają. Były to dwa porównywalne powiaty. I budziło to troszeczkę, powiem tak, zdziwienie rzeczywiście, czy te wszystkie osoby, które występują na to pierwsze dziecko, czy no, robiły to, powiem tak, zgodnie z prawdą, określę to w jakiś sposób delikatnie. No trzeba też w jakiś sposób troszeczkę przyspieszyć te sprawy związane z tym, jeśli rodzic jest na zachodzie, bo rzeczywiście u pana marszałka, jeśli leży tam 50 tysięcy przedawnionych spraw, no to jest u pana marszałku w Polsce. Tak, to jest dużo i dlatego tutaj gdzieś jest pomysł na to, żeby przekazać to wojewodzie, który może będzie to sprawniej robił. A to jest rozwiązanie problemu? Powiem tak, że no, nie chcę być złośliwy, ale gorzej być nie może, więc przypuszczam, że jeśli przekażemy tutaj, a ja widzę w jaki sposób są obsługiwani na przykład ci cudzoziemcy w Urzędzie Wojewódzkim i jest to raczej według mnie dobrze zorganizowane. Myślę, że będzie to z korzyścią dla tychże osób. Także jest parę takich rzeczy, które, no na przykład zaniżanie też wynagrodzeń, bo jeśli pani idzie do pracy, czy pan i dostaje jakąś kwotę pieniędzy i przekracza o 100 zł, to powoduje przekroczenie 100 zł zarobków to, że nie ma możliwości pobierania na pierwsze dziecko, no i ktoś zwraca się do pracodawcy, no to poproszę w takim razie o obniżenie mi zarobków, no to też nie tędy droga. Także parę takich rzeczy, ja już tak bardzo konkretnie mówię, jest do doprecyzowania i do zmiany, ale w skali całego sukcesu programu, tak jak no, tu chyba wszyscy się zgadzają, że to jest sukces. Są to drobne sprawy, które na pewno nie wpływają na to, jak to jest odbierane społecznie i jakie przynosi korzyści. Hubert Kołodziej, mniejszość niemiecka w Sejmiku Województwa Opolskiego. Także zgadzam się, że program na pewno był i jest bardzo potrzebny. Na pewno zmniejszy skalę. A co zmienić? I zmniejsza skalę ubóstwa. Dodam tylko, że program, podobne elementy programu w ramach specjalnej strefy demograficznej już był prezentowany tutaj przez Samorząd Województwa Opolskiego w przeszłości. No niestety nie uzyskaliśmy akceptacji na szczeblach wyższych. I przy tej skali programu, kiedy w tym roku ma być wydane około 23 miliardy, na pewno jest potrzebna zarówno ewaluacja, jak i po roku, ponad roku funkcjonowania pewna korekta. Wydaje mi się, że przy tych wielu pozytywach, jednym z takich podstawowych rzeczy, jedną z podstawowych rzeczy, która mi nie pasuje do nazwy partii, która w ten program wdraża, jeśli chodzi o sprawiedliwość, to to, że tu w przypadku drugiego dziecka obejmuje wszystkie bezwzględnie dzieci i warto się nad tym zastanowić. To zresztą badania opinii publicznej pokazywały, że większość Polaków nie jest za tym, żeby wszyscy, łącznie z najbogatszymi, dostawali to świadczenie, bo warto pomyśleć, ile jest sfer, które z tych miliardów zaoszczędzonych można poprawić, żeby zachęcić kobiety na przykład po okresie korzystania z macierzyńskiego, mobilizować do podjęcia pracy zawodowej.
pomyśleć o żłobkach przy okazji, przy zakładowych, pomyśleć o sprawach związanych z rozszerzeniem programu żłobkowego, przedszkolnego jeszcze, żeby szerzej objąć, i kreatywnych zajęć. To są pewne miliardy, które mogą inaczej zdecydowanie zaowocować. A jeśli chodzi o korekty, oprócz tych, o których Państwo już mówiliście, to na pewno tutaj z terenu pewne praktyczne elementy wyłaniają się jeszcze. To są może nie tak duża skala, ale uwzględniając ludzi ubogich, jest to istotna sprawa. Są osoby, które mają hektar i trochę więcej leżący x lat odłogiem i nie mogą korzystać z walorów programu tutaj, jeśli chodzi o pierwsze dziecko, bo po prostu to się wlicza do dochodu i kilka innych. I na pewno sygnałem, który tutaj się pojawił, to poprawa funkcjonowania regionalnych ośrodków, jeśli chodzi o koordynację w przypadku osób pracujących za granicą. Mamy wiele tych osób i wiemy, że są inne województwa, które sobie radzą doskonale i to wymaga korekty. Tutaj temat wywołał radny Szymański dotyczący dysponowania tymi pieniędzmi przez urzędy marszałkowskie. Jeżeli wojewodowie mają dysponować tymi pieniędzmi, dlaczego te wnioski będą wydawane szybciej? Przepraszam, wicewojewoda Wioletta Porowska. Sprawni, no proszę Państwa, jeżeli w województwie opolskim 3000 wniosków leży i jest nawet niedotkniętych przez cały ubiegły rok i ludzie za tymi 3000 wniosków stoją normalni, ludzie, którzy czekają na te pieniążki. Oczywiście, że część winy możemy zrzucić na to, że w ramach tej koordynowanej opieki jest, w ramach procedury sprawdzania, jest kontakt z zagranicznymi instytucjami, które dosyć opornie przekazują te informacje, ale to tylko część prawdy, bo tak jak powiedział chyba pan przewodniczący, że w innych województwach sobie radzą, to dlaczego w naszym województwie aż tak sobie nie radzą? Jest parę województw, które też sobie tak nie radzi, w związku z tym pani minister Rafalska podjęła decyzję, żeby przekazać urzędom wojewódzkim to zadanie. W urzędach wojewódzkich mamy zadanie z zakresu spraw społecznych i realizujemy wypłatę wszystkich pieniędzy dla wszystkich gmin. Jak Państwo widzicie, jest to realizowane bardzo sprawnie, bo wszystkie gminy otrzymują te pieniążki. Kuratele nad tym mamy. Wydajemy tylko w ramach programu 500+, wydajemy ponad 300 milionów i sobie z tym świetnie radzimy, więc proszę spojrzeć, jeżeli mielibyśmy do tego wszystkiego jeszcze dodatkowo przerobić te zaległe 3000 wniosków plus bieżące wnioski, zważywszy na to, że przejmiemy od marszałka również pracowników i wskażemy ten taki sprawny tryb pracy, to mamy nadzieję, że właśnie dzięki temu nadgonimy tę pracę, a ludzie będą ucieszeni, dostając pieniądze. Ja zacytuję pana radnego Szymańskiego, gorzej być nie może. Teraz już odbijamy się od 1 stycznia 2018 roku, odbijemy się od tego dna i idziemy w lepszą jakość. Dziękuję bardzo. Bo jeszcze chciałabym się odnieść do kilku stwierdzeń, które to może państwo... w trakcie dalszej dyskusji, dobrze, ponieważ głosu jeszcze dzisiaj nie zabierała pani burmistrz Dorota Koncewicz. Jak pani się odnosi do pomysłu, aby to urzędy wojewódzkie rozporządzały tymi wnioskami? Ja powiem tak, chcę wzorem moich przedmówców zgodzić się z faktem, że rzeczywiście program rządowy 500+ spełnił oczekiwania społeczeństwa, które już długo czekało na wsparcie właśnie i szczególną eliminację rodzin w skrajnym ubóstwie. I to się udało. To jest widoczne szczególnie właśnie w placówkach oświatowych, gdzie począwszy od przedszkoli, a skończywszy na szkole, widać było skrajne ubóstwo tych dzieci. Dzisiaj nie odnotowujemy takich sytuacji, gdzie właśnie dzieci spożywały jeden posiłek dziennie, co było bardzo nagminne we wcześniejszych czasach. Dzisiaj właściwie rodziny nie są odnotowywane w ośrodkach pomocy społecznej jako te wymagające koniecznej potrzeby i pomocy. I rzeczywiście widzimy poprawę w tym zakresie.
Jednakże rzeczywiście program wymaga pewnego uszczelnienia. Ja tutaj również zgodzę się z tym, że pomocą powinny być objęte wszystkie dzieci, począwszy od pierwszego dziecka w rodzinie. I do rozważenia jest rzeczywiście pomysł złotówka za złotówkę lub też inne rozwiązania. Natomiast brak jest na dzień dzisiejszy narzędzi kontrolnych jednak mimo wszystko, bo to, że my nie odnotowujemy różnych nieprawidłowości, to wcale nie znaczy, że mamy pełną wiedzę na ten temat. Tak już skonstruowany jest człowiek, że zawsze gdzieś tam dąży do tego, żeby jakieś wyłudzenia następowały. I to we wszystkich obszarach naszej gospodarki możemy obserwować. A w przypadku przejęcia tych uprawnień przez wojewodów? Ja nie widzę konieczności przejmowania tych zadań przez wojewodę. U mnie w Ośrodku Pomocy Społecznej wszystko działa jak należy. To nie gminą, koordynację, czyli od marszałków przejmujemy. Aha, czyli gminy pozostają, bo gminy sobie radzą świetnie. Są fantastycznymi naszymi partnerami. Natomiast jeżeli chodzi o skoordynowaną opiekę, czyli te wnioski, które pan marszałek, czy służby pana marszałka oceniają, no to niestety, tak jak mówię, no kilka tysięcy. A pod koniec ubiegłego roku było ponad 5 tysięcy. Także proszę państwa, no to jest na Opolszczyźnie, tylko mówimy o Opolszczyźnie tylko. Także my absolutnie uznajemy, że gminy sobie świetnie radzą i to są nasi, tak jak mówię, bardzo dobrzy partnerzy, świetnie nam się współdziała. Natomiast marszałkowie w skali kraju, no troszeczkę jak dopust Boży traktują to zadanie. To nazbierało się trochę argumentów mówiących o tym, jak należy doprecyzować ten program. To teraz jeszcze raz proszę o odpowiedź panią wojewodę, a później radny Prawa i Sprawiedliwości. Tak, bo ja chciałam tylko podsumować to wszystko, co państwo powiedzieliście i uznać, zresztą wszyscy się do tego zgodziliśmy, że jest to bardzo dobry program, który jednak odpowiedział na potrzeby społeczeństwa. Ja nawet usłyszałam kiedyś takie stwierdzenie, które z chęcią tutaj przytoczę, a mianowicie, że są to najbardziej sprawiedliwie wydane pieniądze. Najbardziej sprawiedliwie wydane pieniądze dlatego, że jak trafiają do obywateli, do mieszkańców, do Polaków, to później z powrotem wracają na rynek, no bo trzeba kupić jakieś jedzenie, trzeba kupić jakieś kredki, za jakąś usługę zapłacić. No i z powrotem pojawiają się na rynku. W związku z powyższym nie bez kozery Polacy tak dobrze oceniają. To ich przypomnę, 77% tak dobrze ocenia ten program. I skoro tak, to te 23 miliardy, które wydajemy, to powinniśmy się z nich cieszyć, że aż 23 miliardy wydajemy w skali Polski na 500+. I proszę pamiętać, że nie szukajmy dziury w całym, mówiąc, a może zmniejszmy i nie dawajmy bogatym. Bo chciałam powiedzieć, panie przewodniczący, że nie jest prawdą, jakoby większość Polaków uznawała, że powinniśmy, czy nie powinniśmy dawać dzieciom z rodzin bogatych. Bo ja mam tutaj przytoczone dane, to jest 17% tylko. Wręcz odwrotnie, Polacy uznają, że albo, tak jak mówił tutaj pan ze Strzelec Opolski, wszystkie dzieci powinny otrzymywać, czyli pierwsze, drugie i kolejne, albo pojawiają się takie propozycje, że albo bogatszym nie dawajmy, albo któreś tam pierwsze, drugie czy trzecie jakieś tam dzieci. Budżet państwa jest taki, jaki jest, czyli mamy go ograniczony. Uznano, w programie zaproponowano właśnie taką konwencję, taki model, że od drugiego dziecka i wszyscy Polacy, bo pamiętajmy, to nie jest żaden zasiłek, to nie jest wsparcie dla ubogich rodzin. To jest dotacja prorodzinna, która ma nas wszystkich mobilizować do tego, żebyśmy mieli więcej dzieci. Dziękuję bardzo. I proszę pamiętać, że dowody na to już są, bo marzec tego roku, ja przepraszam, mamy z marca dane, więc marzec tego roku na województwie opolskim pokazuje, że o 9%, prawie 9, bo tam bez maleńkiego haczka, urodziło nam się w porównaniu do marca ubiegłego roku. Dziękuję bardzo. Coś drga. Dobrze. Skoro pojawiły się argumenty, to teraz kontrargumenty rozmówców po drugiej stronie stołu.
pani burmistrz się zgłaszała pierwsza, przepraszam, a później... Ja może nie skontrargumentami, ale chciałam jeszcze się wypowiedzieć odnośnie tych czasami krytykowanych zakupów przez te rodziny. Bo też się mówi, że oto samochody, że meble, że to. Rzeczywiście my to obserwujemy, że w tej chwili wywozy gabarytów znacznie nam się powiększyły, ale to wcale nie znaczy, że to jest źle, bo moim zdaniem właśnie te rodziny zakupują potrzebny sprzęt tak, żeby spełnić te standardy, które obowiązują we wszystkich rodzinach i żeby było rzeczywiście lepiej. Więc ja nawet nie krytykowałabym zakupu samochodu. No to poważnie Stanisław, się nad tym trzeba zastanowić. W dobie wykluczenia komunikacyjnego, gdzie te rodziny nie mają jak się przemieszczać z czasami odległych miejscowości, to nawet ten samochód jest potrzebny takiej rodzinie. Stanisław Krawiec, przewodniczący Rady Powiatu Strzeleckiego. Takie trzy może nie uwagi, może refleksje. Pani wojewoda w swoim wystąpieniu użyła trzykrotnie słowa wszystkich Polaków. Wszystkie dzieci. Więc pani wojewodo, to co mówiłem, ja się nie zasklepiam dogmatycznie, że to tak musi być. Dlatego jakby pani mogła wężykiem zapisać, ja wiem, że warunki ekonomiczne, finansowe państwa są, ale jeśli używamy słowa wszystkie dzieci są nasze, też tak hasłowo rzucę, warto by się podkłonić. Tylko tyle. Pana supozycja jest, żeby na wszystkie dzieci 500 plus. Zgadzam się z panem. Przekażę pani minister. Dzieci. Nie, pani sama powiedziała, wszystkie dzieci są nasze, więc no, dlatego są. Warto ten program rozszerzyć. Zgadzam się z panem. Powiem tak, pan tu Szymański, pan radny Szymański, no bym powiedział, urząd marszałkowski, może nie marszałka. Panie radny, pan jest w tym urzędzie, inaczej, radnym sejmiku. Dokładnie. Pan ma wpływ na to, co, jak pracuje urząd. Kompletnie żaden. Nie, przepraszam bardzo. Jesteśmy w opozycji. Dobrze. Żaden nasz projekt nie przeszedł, ale absolutnie żaden. Jesteśmy wycięci ze wszystkich przewodniczących komisji i wiceprzewodniczących. Ja powiem tak. Nie mamy wpływu żadnego oprócz... Ale no, dzisiaj ma... Ale powiem, da mi pan skończyć? Da pan mi skończyć? Proszę pan powiedział, że marszałek nie robi skargi. Pani wojewoda podała jakieś tam cyfry. A ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Jeśli jesteście na sesji, dyskutujecie o wielkim programie, o skargach, a macie tematy, bo jestem przewodniczącym, wiem, na pewno nikt wam ust nie zamyka i zwracanie uwagi na problem, jeśli te skargi są, na rozwiązanie tego problemu, to leży w pana interesie wszystkich radnych Sejmiku Wojewódzkiego. Ale nasuwa mi się taka myśl, czy warto by się zastanowić, i pan, i marszałek, i pani wojewoda, czy skąd się bierze ta jaka jest przyczyna? Sejmiki, nazwijmy samorządy, jeśli dostają pieniądze rządową, wiedzą, że ja tak już kolokwialnie nazwę, może być CBA, kontrole, jak jeszcze prasa nagłośni, że do urzędów marszałkowskich wchodzą kontrole CBA, CBS-ie. Ja powiem pani wojewodo, ja bym się bał, bo może się odmienić, że nagle pójdą do No widzi pan, że ja nie wiem, CBA jest niezależne, też może do urzędu wojewody. Ale zastanawia mnie też pani wojewodo, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego mają przejść do Urzędu Wojewódzkiego. Tak. To co, jak ten sam pracownik, który pracuje u marszałka, w momencie przeniesienia do wojewody on o 100% zwiększy swoją wydajność, jakość? Nie. Dlatego tu warto by się zastanowić, to co powiedziałem, czy o przyrządowanie prawne w Urzędzie Marszałkowskim, bo tak mówię, dobrze to funkcjonuje w gminach, a u marszałków nie? To tak troszeczkę dla mnie... Prawda, że wszyscy się nad tym zastanawiamy, ale proszę zobaczyć. Wszyscy dostają tą samą kwotę na realizację programu. Tak samo jak gminy i marszałek. I dlaczego gminy sobie potrafią? 71 gmin świetnie sobie radzi w województwie opolskim, a jeden marszałek nie. My też się nad tym zastanawiamy. Pani Wioletto, ja tylko jeszcze jedno zdanie. Proszę bardzo. Może skomplikowane sprawy, bo mówię, sprawy, bo to w Urzędzie Marszałkowskim. Tam jest bardzo dużo zagranicy. I na przykład urzędy... Gminy nie mają tylu problemów. Ja nie znam statystyki, bo jakbym zobaczył statystykę, i to bym pani odpowiedział, czy panu radnemu Szymańskiemu, bo dlatego, że w Niemczech, w Anglii, w Irlandii ileś setek czy dziesiątek tysięcy i sprawdzenie, czy nie jest podwójnie, i łatwo zarzucić takiej pani, czy
urzędnikowi, który w Urzędzie Marszałkowskim powiedzieć, zrobiłeś źle, zwrot, prawda? Dziękuję i bardzo. Dlatego... Ale my to rozumiemy. Panie przewodniczący, przepraszam bardzo. Dziś wiemy, jakie są przyczyny, bo to do tych przyczyn jeszcze za chwilę będziemy wracać, ale tutaj do tablicy został wywołany radny Arkadiusz Szymański, teraz proszę o ripostę. No tak, to znaczy, wie pan, rzeczywiście pan chyba nie funkcjonuje w tym klimacie i świecie, jeśli chodzi o Urząd Marszałkowski. Jest nas, radnych Prawa i Sprawiedliwości, 5 na 30. Wszystkie nasze wnioski, propozycje, interpelacje są notorycznie odrzucane i ignorowane. Także oczywiście my sobie możemy zwracać uwagę, ale wiadomo, co zarządzający koalicja zrobi. Spuści to do kosza. W delikatnej formie mówię. Co do CBA i tak dalej. Mój Boże, drogi pani, jakby tam weszło CBA i wszystko inne, to wie pan, co by było takie, na przykład jakieś media, powiem, mniej sprzyjające, nawet wymienię tytuł TVN, jak to niedobre Prawo i Sprawiedliwość szykanuje samorząd, który jest opanowany przez Platformę Obywatelską, mniejszość niemiecką i PSL. Gdyby ja mówię tutaj do Opolu weszło, to by był rejwach na całą Polskę, że my nasyłamy teraz coś, co podlega rządowi, jakieś instytucje, na biedne samorządy. Także proszę tutaj spokojnie z tymi wysyłaniami wszelkich jakichś instytucji trzyliterowych, ABW, CBA czy CBS do samorządów, bo zaraz po prostu, brzydko powiem, nas rozjadą, nawet jeśli to ma rzeczywiście uzasadnienie z tego, co tam się dzieje, żeby wysłać, to powiem, ja jestem bardzo daleki i wstrzemięźliwy od tego typu pomysłów. Tutaj jeszcze tak króciutko na koniec do odniesień się, że może te pieniądze, no taki system został przyjęty, że płacimy jak gdyby na drugie dziecko i każde kolejne. No, pomysły tutaj pana, no powiem tak, rodem z PRL-u, dotyczące przedszkoli czy żłobków przyzakładowych, obecnie to już wszystko to wyszło. To było w komunie, kiedy rzeczywiście był Fundusz Czasów Pracowniczych, budowano gdzieś jakiś zakład nad morzem i tam wszyscy musieli jeździć. Dzisiaj o co innego chodzi? Żeby zakład produkował, żeby ludzie w tym zakładzie zarabiali pieniądze i mogli sobie pojechać gdzie chcą. Niekoniecznie ciągle do tego samego ośrodka w Pobierowie czy w Mielnie, tylko żeby tam, gdzie są. I z tego systemu, że przy czymś robimy i tak dalej, to senewrati. Hubert Kołodziej został także wywołany do tablicy, mniejszość niemiecka. Jeżeli chodzi o poprzedni problem, to na pewno warto się zastanowić, czy samorząd województwa dostaje wystarczające środki, żeby obsada kadrowa, na przykład w województwie, gdzie potężna ilość osób pracuje na 30, zachodzie. Bo akurat tyle 30 osób przyjmiemy. Bardzo dobre prostu, środki dostają. Żeby można było to wszystko zrealizować. Jeżeli chodzi o temat żłobków, bo to nie jest tematem dzisiaj, ale coraz więcej firm, korporacji zaczyna sama to robić, bo widzi, że jest taka potrzeba. Tu chodzi o system wsparcia dla tego typu rozwiązań. I jeśli chodzi jeszcze o 500+, no na pewno jeśli chodzi o panie, to system powoduje dezaktywizację zawodową i panie mają 500+, ale wiele z nich nie będzie miało emerytury. To jest jedna rzecz. Warto się zastanowić, bo nie ma niestety tych systemów kontrolnych do końca, bo część województw szerzej stosuje pomoc rzeczową i usługową w stosunku do rodzin dysfunkcyjnych, bo jest najłatwiej dać pieniądz. Ja 30 lat pracowałem w oświacie i wiem, że niestety są środowiska, są pewne grupy, gdzie no, wydatkowanie środków wygląda przedstawiciela rządu, tak, a nie inaczej. Radny, a ostatnie zdanie, proszę. Niepełnosprawni, bardzo ważna rzecz, przyjąć pewien model, który zastosowano przy subwencji oświatowej, przy algorytmach i wtedy po prostu no, proporcje będą zachowane. Dziękuję panie radny. To ja jeszcze bym dopytał o te liczby kobiet, które zrezygnowały z pracy. Są jakiekolwiek dane, które mówią o tym, że przez program 500+, pytam obie strony sceny politycznej. Jakie są dane, które mówią o tym, że... Ja też nie mam takich danych jako przedstawiciel rządu, mówię o polszczyźnie. To zapytam od razu przedstawiciela Platformy Obywatelskiej. Są jakieś dane, które... Ja mogę mówić o powiecie strzeleckim i w tej chwili nie ma danych takich, dziękuję że bardzo. Ograniczyło to... To jeszcze raz wracam do pani wojewody i później tak, bo ja chcę powiedzieć, proszę państwa... Dzieci niepełnosprawne i w ogóle jakaś pomoc dla dzieci.
mamy świetny program, co do którego się zgadzam i szukamy tych szpilek, gdzie tam uderzyć, co w nim nie gra. Ale ja w takim razie przypomnę rzeczywistość sprzed 2016 roku, czyli do 2015 roku. Biedne rodziny, jak potrzebowały wsparcia, to na jedno dziecko dostawały 89 zł, a na dziecko niepełnosprawne 182 zł. I gdzie wtedy było larum całe? Gdzie te były szpilki, które szukaliśmy? Czy jakiś pomysł na to, jak pomóc rodzinom i tym dzieciom? Był dobrze, taki to ja zapytam jeszcze o te dane dotyczące kobiet. Tak, a jeszcze powiem o żłobki. 23 miliardy wydajemy na program 500+, ale proszę państwa, w ubiegłym roku wydaliśmy 151 milionów na program Maluch. 151 milionów i 12 tysięcy nowych miejsc w żłobku. Nie zapominamy o tym, że dzieci też w żłobku się wychowują. Pani wojewodo, czas goni, to jeszcze zapytam o te dane. Czy pan radny ma dane dotyczące tego, ile kobiet... To są dane Głównego Urzędu Statystycznego. W przeciągu roku około 90 tysięcy kobiet więcej nie pracuje obecnie. Przepraszam, dziękuję bardzo. Przepraszam, jeszcze najmniej chyba głos zabierał wójt Lubrzy, Mariusz Kozaczek. Szanowni państwo, ja bym chciał powiedzieć, że dyskutujemy już trochę nad tym programem 500+ i wszyscy widzą, że on ma swoje plusy, ale każdy wytyka jego minusy. Ale ja bym chciał dodać, że nie ma programu pomocowego bez nadużyć. No, ile osób objętych, tym większa szansa, żeby było jakieś nadużycia. No, program bez nadużyć to jest program, którego nie ma. No, to tutaj to albo coś robimy i tolerujemy, albo go nie ma. A tu się chyba cały czas zapomina o tym, co ten program miał dać. No, miał poprawić jakoś tam byt tych najbiedniejszych i poprawił, nawet przy tych wszystkich jakichś tam teoretycznych nadużyciach, tak, procentowych. Ale chyba zapomnieliśmy też o jednej ważnej sprawie, że my się kurczymy jako naród, nie? No i teraz tak, no jeżeli ktoś zapyta, to co, to ma być tak dalej, albo zrobimy program, który coś da, ale będą w nim nadużycia, ale my się odbudujemy, no to chyba nad tym dyskutujemy, bo wiecie, niektórzy dopłacają wręcz do tego, a jak już się nie da dopłacić, nie da stworzyć lepszych warunków, to ściągają uchodźców. No to ściągają za granicę, no różne inne formy są takie, wiecie, że ale wiecie państwo, no ale to inne kraje to tak jest robią, na inny że już, czas. Ja mówię, inne kraje tak robią, tak? I teraz wiecie, my jesteśmy na etapie takim, że mamy program 500+, ma on jakieś tam minimalne mankamenty, ale generalnie jest dobry i ma to dać jakiś efekt za ileś lat. I lepiej to robić tak, niż inne kraje zachodnie, które narobiły sobie bałaganu właśnie za granicą swoją. No i to jest właśnie to. To jest na debata na inny czas. Dorota Koncewicz, burmistrzyni Modlina. Ja całkowicie się zgadzam z moim przedmówcą, ale chciałam jeszcze się wypowiedzieć. No bo to kolega odnośnie... partyjny, pewnie pani. To nie ma dla mnie większego znaczenia. Jeżeli jest słuszna sprawa, to ja mogę się zgodzić z każdym stwierdzeniem i nie ma znaczenia tutaj przynależność polityczna dla mnie. Natomiast co chciałam powiedzieć? Chciałam się odnieść jeszcze do kwestii dezaktywacji kobiet, bo to tak w takim negatywnym świetle to przedstawiamy, a czy tak naprawdę jest? Bo takie zjawisko też obserwowaliśmy wielokrotnie na Zachodzie i teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy to, że kobieta pozostaje w domu i wychowuje dzieci, zajmuje się rodziną, to jest źle? Czy to jest dobrze? I, czy to nie jest praca? To taka no sama więc praca, właśnie, to jest, no, powiem więcej, to jest większa praca niż aktywizacja zawodowa kobiety. Więc to też trzeba tutaj sobie z tego zdawać sprawę i nie upatrywać tylko negatywnych stron w tym, że kobiety chcą wychowywać dzieci spokojnie, bez pośpiechu, bo wówczas mamy gwarancję, że nasze społeczeństwo będzie rzeczywiście funkcjonowało lepiej. Właśnie, to ja warto ja sobie wziąć inne też... inne dane. Znaczy, że 50 tysięcy, ja nie chcę wchodzić, tylko ja akurat czytałem, że 50 tysięcy kobiet zrezygnowało z tego powodu, ale jakie to też skutki przyniosło? Takie skutki na przykład, że sieci typu, ja przepraszam, że wymienię, ale Biedronka czy Kaufland, musiały podnieść paniom, które tam pracują na kasie, zarobki do przynajmniej 2-2,5 tysiąca netto. Dlatego to, że nawet te panie odeszły, też nie przyniosło samych negatywów. Oprócz tego oczywiście, że będzie dopilnowanie dzieci w domu, to dla rynku pracy przyniosło to, że pozostałe osoby, które pozostały na rynku pracy, dostają więcej pieniędzy. Także nie ma to samych negatywnych skutków, ale również pozytywne, że te osoby, które pracują, dostają więcej i oby tak dalej, że więcej muszą to zarabiać. To dla obrony swoich argumentów jeszcze raz Hubert Kołodziej. Przede wszystkim jedną rzecz warto wskazać, że szczególnie w naszym województwie bardzo wielu gmin wśród osób aktywnych zawodowo 1/3 stanowią kobiety. Bardzo często w gminach i
zwiększanie tych dysproporcji powoduje to, co wcześniej powiedziałem, że opracujmy programy wsparcia później na emeryturach. No bo niestety panie znajdą się w tragicznej sytuacji. My musimy myśleć perspektywicznie, nie tylko doraźnie tutaj. Dziękuję. Stanisław Krawiec, przewodniczący Rady Powiatu. Ja, panie radny Szymański, ja jestem człowiekiem, który słucha to, co się mówi. I bardzo uważnie słucham panie wojewody, a pan mnie trochę nie słucha, bo ja nie powiedziałem, że PiS czy pan ma nasyłać CBA. Ja powiedziałem, że urzędnicy Urzędu Marszałskiego mogą się obawiać. A pan mówi, że jakbyśmy nasłali. No ja nie, kontynuując niech pan pana się to nauczy myśli. Słuchać. Nie, pan, już, pana, ja pan nie wie, mam problemu z słuchaniem. Ja też. Ale chciałbym jedną rzecz. I tutaj do taka puenta. Pani Wioletto, ja mówię, dzisiaj wszyscy dyskutujemy, mówimy o plusach, o drobnych mankamentach. Warto słuchać, warto wyciągać wnioski, bo to ma służyć dzieciom wszystkim. Dziękuję. Tematu dotyczącego repatriacji już chyba nie ruszymy. Wiemy, że będzie pomoc dla gmin, te 25 tysięcy złotych. To wystarczy? To tylko krótka wypowiedź pana wójta Kozaczka. Znaczy ja mogę powiedzieć tylko na temat swojej gminy. No w mojej gminie wiejskiej to trzeba mieć infrastrukturę, trzeba mieć budynki, żeby można było jakoś wykorzystać te 25 tysięcy, żeby kogoś gdzieś zagospodarować. Więc ja myślę, że to jest temat dla w ogóle miast i większych obszarów, bo... No co my mielibyśmy zrobić za 25 tysięcy złotych? Przecież się nic nie wybuduje nowego i nie zrobi, więc to nas, powiem, marginalnie dotyczy, więc myślę, że się powinien wypowiedzieć ktoś, kto jest z większej gminy niż gmina wiejska. I ten temat poruszymy pewnie w kolejnej samorządowej loży radiowej. Jeszcze jakieś ostateczne argumenty na koniec? Nie, ja tylko króciutko, bo odpowiedź była konkretnie do mnie. Pan mówi, że my mamy wpływ dzisiaj na to, co się dzieje w sejmiku jako rada opozycji. Wie pan, to pan jest Platformą Obywatelską, to pan za chwilę powie, że Platforma Obywatelska w Sejmie ma wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Nie ma żadnego, tak samo jak nie mam w sejmiku i chwała Bogu. I tyle, dziękuję. Szkoda, że tak pojmuje pan demokrację. Nie, to demokratycznie został wybór dokonany przez naród polski, który wybrał takich, a nie innych przedstawicieli w Sejmie. Chyba dziękuję pan tego nie neguje. Czyli dalej tylko PiS, PO. Szanować i nie, jeszcze raz powtarzam, niedaleko. Alternatywy. Mówię. Dziękuję bardzo. Kończymy dzisiejszą samorządową lożę radiową. Dziś gośćmi programu byli wicewojewoda opolska Wioletta Porowska. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego. Radny Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Opolskiego Arkadiusz Szymański. I żegnam serdecznie. Wójt Lubrzy Mariusz Kozaczek. Dziękuję bardzo. Radny Mniejszości Niemieckiej w Sejmiku Województwa Opolskiego Hubert Kołodziej. Dziękuję, do usłyszenia. Dorota Koncewicz, burmistrz Niemodlina. Dziękuję bardzo. PSL, przepraszam, a reprezentujący Platformę Obywatelską Stanisław Krawiec, przewodniczący Rady Powiatu Strzeleckiego. Dziękuję, życzę wszystkim państwu dobrego dnia. Piotr Wójtowicz, ja również dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Samorządowa Loża Radiowa. Radio Opo.